Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami 10. odcinek z Manor Lords. No i moi drodzy, w poprzednim odcinku mieliśmy zrobić pola do naszej szneli, do naszej nowej osady, ale nie okazało się, to wcale nie takie proste, jak nam się wydawało. A to z dwóch powodów. Pierwsze, napadli nas rozbójnicy, więc troszkę czasu na to straciliśmy. Oczywiście mamy armię godną prawdziwego władcy, więc się wybroniliśmy. Natomiast no, druga rzecz to jednak te drzewa, które troszkę tu trzeba powycinać po to, aby pobudować domy. No bo bez tego to, kochani, ani rusz, ani rusz. Także troszeczkę nam tutaj już do przodu idzie, jeśli chodzi o wycinkę drzew. No też musieliśmy uzupełnić opał i jedzenie, ale jak widzicie w szneli mamy tego jedzenia bardzo dużo, więc może gdzieś coś będziemy transportowali do Yukenlandii. To będzie nasza taka główna, można powiedzieć, siedziba, w której będziemy najwięcej działania robili. Tutaj sobie zawsze warto sprawdzić, czy czasem gdzieś nie są źle poprzydzielani ludzie. No tu będziemy mocno, myślę, że działali. Nie wiem, jak tam z tymi barwnikami to wygląda. Nie będę ulepszał za bardzo tych parcel mieszkalnych na trzeci poziom. Mamy tutaj te pola, które no docelowo będziemy wywalać. Tak widz też słusznie zauważył. Ja wiem o tym, że lepiej pole wywalić niż robić ugór, natomiast no, gdzieś te owce chcę trzymać, nie? Bo jakbym wywalił pole, no to owce nie miałyby zagrody. Poza tym wywalenie pola to też na nowo trzeba by je ogradzać, bo tutaj one są poogradzane, brak przestrzeni. No wszystko nam się, słuchajcie, ładnie rozwija. Młyn mieli nam ziarenka, których mamy sporo. Zobaczmy, jak my tu w Yukenlandii stoimy, żeby nie było jakiejś wtopy. No w Yukenlandii troszkę gorzej wygląda z opałem, natomiast źle to nie wygląda. Jak widzicie, jedzenia mamy całkiem spoko. Jaja się sprawdzają no, rewelacyjnie. Jabłka zaczęły nam dopiero ładnie rosnąć. Tylko tutaj z tymi jabłkami to tak jak widzicie, trzeba cierpliwości, nie? Na razie niech sobie to jedzenie magazynują, nie musimy, wiecie, nie mamy presji na kasę, bo kasy troszkę mamy. Bardziej tutaj patrzymy, czy gdzieś czegoś nie brakuje z opałem, ale wszędzie widzę, jest pełna obsada. No nie chce mi się kolejnego, słuchajcie, mielerza budować, bo wszędzie jest obsada, jak widzicie, na full. Kolejnego bym, no, dół na trupy jest pusty. Dobra, walkę toczyliśmy. No nic, słuchajcie, może troszeczkę czas sobie przyspieszymy. Dziś to trzeba się mocno i intensywnie skupić na tej tutaj części. Ja cały czas oczywiście, powiedzmy, że projektując coś, to tak się przyglądam. I teraz tak, no na pewno będzie nam potrzebny jęczmień, bo nie chciałbym go w żaden sposób, słuchajcie, kupować. No i tu ewidentnie pola byłyby no dobrym wyjściem, czyli z domami jak już to możemy iść w tę stronę i tak też zrobimy. Poza jęczmieniem może nam się przydać len. No i tu jest problem, bo len tutaj akurat jak drzewa wycinamy jest chętny. Ale dobra, to tu przy granicy możemy dać len. Domy tak daleko nie pójdą. Tutaj jeden rządek z domami może być. Okej. No i przede wszystkim żyto, które tak naprawdę pasuje wszędzie. Więc bardziej jęczmień będzie nas tutaj ograniczał. Ale wiecie co, to nie jest problem, jakby tu kilka pól na sam jęczmień dać. I tu pierwsze gospodarstwo, tam by był wtedy len. O, tutaj nam by len gdzieś też wszedł za domami. Wiecie, tutaj nie robię jakiegoś, nie wiem, mega projektu. Tutaj ma to po prostu działać. Zobaczmy, co my tu mamy. A, bo tu jest stragany, tu są. No dobra, to słuchajcie, jeśli to tak funkcjonuje, to myślę, że trzeba tu domy wybudować, tylko kto te domy będzie nam tu budował? Jeśli mamy, słuchajcie, dużo jedzenia, to skądś trzeba tych ludzi tutaj wziąć? Nie ma jagód, więc myślę, że jagód mi się kojarzy z takim filmem XXX niemieckim. Nie no, to był taki kawał, nie? To był taki kawał, ale może nie będę mówił, bo nam zasięgi utnie. Taki suchar był odnośnie jagód. Dobrze, słuchajcie, tu myślę, że wszystko mamy w tej szneli, więc jak na... O, opału też mamy całą masę, więc obóz drwali. No tutaj wyrąbali raczej wszystko, co mieli, no. Tutaj w składzie zawsze warto, żeby ktoś był. Aha, bo my tu jeszcze chyba mamy, słuchajcie, dobra, w spichlerzu ktoś musi być. W tartaku nie musi, a gdzieś tu mieliśmy stację karawan. No, tak na granicy, a nie ma ludka tutaj, to może wiecie co? To może damy jednego ludka do stacji karawan. Niech tam robią wymianę. Dobra. No nie mamy za dużo tych ludków tutaj. Ja też wam powiem szczerze, nie chcę
Mam zawsze taki dylemat i na początku to jest największy problem, nie? Bo nie chcę... Zobaczymy, jak to zrobimy. Nie będą za duże te parcele, to tylko tyle, żeby jakąś tam ewentualnie... Tutaj nawet nie musimy, słuchajcie, dużych, tutaj głównie w pola pójdziemy, także te przybudówki to tak właściwie dla ściemy będą, żeby było, że są. Nie chcę, słuchajcie, oczywiście zwalniać ludzi, którzy już mają stragany, bo to potem generuje jakieś tam problemy. Dobra, to niech mi się tu ludzie wprowadzają. Strasznie jeszcze mamy mało niestety rodzin, a mamy 4 z przydziałem, 3 bez przydziału, czyli mamy 10, powiedzmy, znaczy 7 mamy rodzin, domów 7, a domów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tak, i plus 7, bo teraz dobudowałem, czyli jest szansa, że w najbliższym czasie nam się 7 rodzin wprowadzi, dobrze. Zobaczymy, jak to tutaj ogarniemy. To wszystko będzie do przeróbek. Będziemy projektowali jakoś to fajnie. Spoko. Niech tylko budują, bo to jest w tej chwili nasz priorytet. I tutaj się będziemy mogli faktycznie polami zająć i wtedy jęczmienia, słuchajcie, nie będziemy musieli kupować. Jęczmień będziemy stąd wywozili do Jukenlandii. W Jukenlandii będziemy ten jęczmień przerabiali na piwo. Ewentualnie, jeśli będziemy mieli bardzo dużo piwa w Jukenlandii, no to potem z powrotem piwo wróci do Sznelli, tak, tak wiecie, taka trochę taktyka naokoło bym powiedział, na okrągło, no ale okej, dobra, tutaj musimy zobaczyć obóz drwali, żeby się nie okazało, że oni nam tu coś, wiecie co, ja już bym tu dalej pod te zwierzęta może nie podchodził z tymi domami, bardziej bym ich tutaj gdzieś przesunął. Tutaj jest skład, jak widzicie wszędzie full ludzi, ja staram się to cały czas jakoś tam pilnować. Ale w Jukenlandii to spoko. I teraz tak, chciałem wybudować, ale chyba desek mi jeszcze zabraknie, bo chciałem... Faktoria też, jak widzicie, jest na full załadowana ludźmi, także tu wszystko mamy. Tutaj też, tutaj idzie spora wycinka drewna i myślę, że troszeczkę tutaj też będziemy gdzieniegdzie te drzewa sadzili, tylko jeszcze powiem wam szczerze, nie wymyśliłem miejsca, gdzie będzie... Dobre miejsce do tego, żeby te drzewa sadzić. Jeszcze się nie zdecydowałem, bo tutaj też trzeba domy budować. Jak widzicie, tutaj no, dosyć spore są te działki, żeby te jabłonki nam rosły, co myślę, że się sprawdza. No i jakoś to później połączymy tutaj ze sznelą. Wiadomo, zrobimy, żeby to jakoś w miarę też wyglądało. No tylko ta sznela jest tu dla nas w tej chwili no, najważniejsza. Niby domy wybudowali. Nie mamy za bardzo kasy. Tutaj, żeby było fajnie, kurczę, im wymagania spełnić. Żeby domy były na drugim poziomie, no ale to by trzeba im kościół tu wybudować. No można by tu przy granicy gdzieś kościół. Jest taka górka trochę, mam wrażenie. Nie wiem, gdzie by im ten kościół postawić. Tak z lotu ptaka powiem wam, że no grafika jest naprawdę super, nie? Jak już tak bardzo się tego kościoła domagają, no wiadomo, no średniowiecze widzowie, średniowiecze. Dla ludzi w średniowieczu to było bardzo ważne, nie? No może tu na górce bym postawił przy granicy ten kościół i potem za kościołem lęd by sobie rósł. Bo tu generalnie chcę się na polach skupić. Tu nie chcę, wiecie, marnować miejsca na zbyt dużo budynków. Ale bym im postawił kościół, to też już by im dało jakiś tam progres. Tylko jeszcze raz się przyjrzyjmy. Ja wtedy zapamiętam mniej więcej, jak to tutaj robimy. Len nas interesuje. Okej, czyli tutaj tak za tą faktorią praktycznie już ten len by musiał iść. To ten kościół na górce nie postawimy, słuchajcie. Możemy go gdzieś tu postawić bardziej. Ale tu jeszcze domy jakieś. Tylko ja nie wiem, czy te domy w taki sposób. By tak jeszcze to dalej przeciągnąć. No bo taki był pierwszy plan. No ale dobra, możemy trochę z ukosa dać. Możemy trochę z ukosa dać te domy, bo... Tutaj len jest, a tu jest jęczmień. Okej. Coś wymyślimy, moi drodzy, bo tu pola na jęczmień to ewidentnie muszą być. I zaraz bym nawet to gospodarstwo tutaj już budował, już bym się tym zajął. Tylko sprawdźmy, bo wszędzie ludzi, oni tylko mięso chyba w tej chwili. Ale jedzenia mamy, słuchajcie, na 86 miesięcy, to z głodu nam nie umrą. Dobra, no dobra. Tutaj gdzieś gospodarstwo musi być. Ale kto powiedział, że musimy, słuchajcie, najpierw budować gospodarstwo. Możemy zacząć projektować to sobie od pola. Pole już może, bo pole jest jakby nie patrzeć darmowe. Kto powiedział, widzowie, że my musimy zacząć od gospodarstwa. Przecież możemy zacząć od pola. No powiedzmy, że damy tak, zobaczymy jak to tu wyjdzie.
Tak staram się, zauważyłem, że jak na czerwone się wchodzi, czyli ta granica czerwona, jak ją przekraczamy, to oni i tak tam nie sieją, także lepiej tej czerwonej granicy, słuchajcie, nie przekraczać. Tylko wiecie co, teraz będzie mi ciężko to jakoś... Nie wiem, spróbujmy może tak. Z tymi narożnikami zawsze jest problem, kurczę. Brakuje mi, według mnie powinna być możliwość jeszcze raz tutaj. O, od tej strony. Jedna morga, no zróbmy jedno na dużo. A dobra, zróbmy inaczej. Jedna morga. Tak jest jedna, dobra. Jęczmień. Jak jest jęczmień, to niech będzie jęczmień, spoko. Podamy może trochę mniejsze pole. 0,9. No dobra, wiele mniejsze nie jest. No to teraz z ukosa kolejne. Może kawałek dalej lecić. O, 0,8 to tak stopniowo będzie malało, jak widać. No i tu byśmy wtedy takie pole pyknęli. 0,5. Dobra. Te 0,5 też nie są złe. I tu sobie będzie jęczmień rósł. Czyli tu przy granicy można by to gospodarstwo postawić, chociaż wolałbym tu bardziej tak na środku i chyba tak, słuchajcie, zrobimy. Tylko ta droga mi niestety przeszkadza, będzie trzeba ją przesunąć. To już jest jakiś tam projekt, nie? Jak chcemy pola robić. Dalej można później dać to żyto, no zobaczymy. Niech ten jęczmień tu będzie blisko, bo będą mieli blisko do tego. O, mamy 8, a nie, to jest Jukenlandia. Czemu mi tu Jukenlandia wskoczyła? Halo, my jesteśmy w Sznelli. Widzicie, trochę czasem się wysypuje coś. Miasta się, tutaj jesteśmy w Jukenlandii i przechodzę do Sznelli i teraz dopiero mi się Sznella przełączyła. Mam nadzieję, że budowałem pola jako Sznella, a nie jako Jukenlandia. Pole uprawne, dobra, nie żaden ugór, tylko ma być jęczmień. Ma być wszędzie jęczmień, żebyśmy piwko mieli dla naszych tutaj gagatków. 4 pola zbudowałem, a wydawało mi się, że było 5 pól. 1, 2, 3, 4, no niby 4 zbudowałem. No dobra. Dobra, no to tu postawimy gospodarstwo. Myślę, że będzie spoko, to tą drogę się trochę przesunie. Ona i tak jest jakoś tak krzywo. Czekajcie, spróbujmy. O, spróbujmy to tak połączyć. Pamiętajmy, że tu jest, słuchajcie, średniowiecze. Tutaj nasze projekty, takie ówczesne projekty się znacznie różniły tych wszystkich domów od dzisiejszych, także no nie musimy tutaj patrzeć nasze... O, właśnie. I tu to gospodarstwo by, myślę, że żeby tak tutaj stykło w tym miejscu. Pięknie, pięknie. Akurat przy polach. No dobrze. Dobrze. Tylko tu oczywiście musimy mieć w Sznelli dużo ludzi, żeby nam oczywiście mogli na tych gospodarstwach pracować, także gdzieś te domy będziemy musieli pobudować. Ale myślę, że zrobimy tutaj taki patent, że może z drugiej strony też zrobimy wycinkę. Zobaczmy, co tu jest w ogóle. Żyzność. Pszenica to mnie akurat nie interesuje. Len. No tu jest dużo miejsca na len. A, i tu jest miejsce jeszcze na len. To czekajcie, trochę dałem z tym jęczmieniem ciała, no ale dobra, no. Dobra, no trochę dałem ciała, powiem wam szczerze. Nie wiem, tak? Może trochę większe to. Niech będzie takie 0,8. Jak jest tutaj len, to niech on sobie będzie. Zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy. Może tu jakieś parę domów. Chcę po prostu, słuchajcie, wykorzystać na maksa te fragmenty wszystkie. Dobra, 0,7. Jakie dziwne kształtem te pola, ale to później jakoś drogi się tu przeprowadzi. Dobra, mamy len, ale nie to chciałem, słuchajcie, teraz robić, bo ja nie chciałem teraz pola budować, tylko chciałem zobaczyć. Len nam będzie potrzebny oczywiście do ubrań. Lnu mamy bardzo mało i bardzo słabą żyzność w Jukenlandii, więc tutaj będziemy musieli to wszystko wykorzystać. No ale zobaczcie, tak analogicznie tu przy naszej granicy też domy by można postawić, czyli tą część całą lasu można by wywalić, bo wiecie, żyto tak naprawdę wszędzie, więc jakby żytem nie mamy się czym przejmować. My się przejmujemy tylko lnem, no to wiadomo, że tą część trzeba tu wykorzystać.
Druga rzecz to też jest jęczmień. Oj, tu przy granicy jęczmień się ma dobrze. No ale z drugiej strony też tu może być jęczmień. Jęczmienia nam starczy, słuchajcie. Tyle nam starczy jęczmienia. To tu niech będzie potem len. To tutaj ewentualnie się wyrąbie, to też. To tutaj mogą być domy z tej strony. Tu mogą być domy. Bo tutaj w lesie ten, no tak nie do końca jestem przekonany. Tak czy siak, słuchajcie, nie mamy wyjścia. Ale widzę, że jakieś rodziny nam się do szneli wprowadziły. Tak czy siak, widzowie, moi drodzy kochani, nie mamy wyjścia i trzeba będzie... Obóz drwali. Trochę daleko jest ten obóz drwali. Kurde. Widzę bez zwierzęta. No właśnie, byśmy musieli zwierzęcia różne tutaj przyteleportować. Wiecie co, żebyśmy tych jagód znowu nie popsuli. Żebyśmy nie popsuli tych jagód, ale ja bym chciał tak tu przy granicy, chciałbym tu właśnie przy tej granicy te domy wybudować i one by tak sobie szły. Czyli tak sobie pójdą w taką jakby, w taką literę U. I wtedy tu będą następne pola. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to troszkę tak, wiecie, rozciągniemy, że nie będą na kupie te wszystkie domy, tak jak robiliśmy to w Jukenlandii, tylko że tu pójdziemy tak dosłownie, że jedna uliczka i tyle. Dobra, co my tu mamy? Jęczmień 49%, tutaj len, pszenica by lepiej się miała, ale nam na pszenicy aż tak nie zależy. Mamy, słuchajcie, takie zapasy chleba, a lnu nie mamy chyba za wiele, a do naszych tutaj... Do naszych ubrań jest nam potrzebne. No i nie mamy, jak widzicie, za dużo tutaj niestety ludzi do ogarniania. No chociaż jedną rodzinę do gospodarstwa dajmy. I tu jest teraz problem tego typu. Czy tutaj jest jakaś rodzina w tej chacie drwala? Nie ma rodziny w chacie drwala. Kurde. Widzicie, trochę fajna góreczka w swoją drogę. Może te domy będą tu fajnie na górce wyglądały. Szkoda, że od tej strony nie można tego... tutaj wyrąbać, bo gdzieś tu też mamy obóz drwali. Zobaczmy, czy da się tu jakoś, słuchajcie, to sobie pomóc, ale raczej oni nie przejdą raczej za granicę. To już testowaliśmy i to tak się średnio sprawdzało. Tutaj ładnie wyrąbali, fajnie. Jak zwykle sobie, słuchajcie, zaznaczę, bo ja to wiecie, żeby wszystko wiedzieć, gdzie jest wyrąbane, jak się wyrąbuje, ja te krzaki zawsze usuwam. Zresztą te krzaki mnie wkurzają strasznie, nie lubię tych krzaków. Tam jeszcze w lesie, gdzie zwierzyna, to spoko, ale generalnie staram się zawsze czyścić i wtedy widzę, gdzie jest wyrąbane, a gdzie nie. Widzę postęp w tym, powiedzmy, rąbaniu. No tu jeszcze mamy, rżniemy, tak jest nas chłopaki. Ja jestem drwalem. Ja będę rąbał, piłował i rżnął. Taka piosenka. Maleńka, uwierz, to nie bzdury, dziś będą leciały wióry. No tak, no zdecydowanie będą leciały wióry, przy czym nie wiem jeszcze, gdzie one mają lecieć. Obóz drwali, to może ich dajmy tu bliżej. Niech oni rąbią tu. Tu niestety, no w Jukenlandii trzeba wszystko będzie wyrąbać. Tu nie mamy wyjścia, zobaczmy, jak to z tą naszą odkrywką. Ja mam nadzieję, że... Bo słuchajcie, podobno jest tak, że jak jest bogate złoże, jest kopalnia głębinowa, to oni nadal... mają te złoże, a zwróćcie uwagę, że tutaj nam pokazuje rudę żelaza 0, czyli jakby skończyło się. A nie, jest, wyrąbali. Dobra, widzicie, wyrąbali. Właśnie chciałem to sprawdzić, nie? Czyli teoretycznie jest 0, a praktycznie przed chwilą nie było nic, a się pojawiło. No to skoro się pojawiło, no to znaczy, że jest to tak zwana nieskończona kopalnia. Ale dobra, do Jukenlandii można tutaj przydzielić. Niech rąbią, bo te złoże żelaza będzie nam bardzo potrzebne do... Wiecie, do naszych akcji różnych, co tu się dzieje. Tutaj w ogóle jakiś taki bałagan się zrobił. Te pola bym już najchętniej... Niby mogą te owce biegać tam, gdzie jest posiane. To ciekawe. Wiecie co, tutaj w Jukenlandii coś bym... Tylko no nie opłaca mi się na 20%, jak widzicie. Jak jest max 32%, to mi się nie opłaca tutaj robić pola. No jeszcze te 40% to mogę jeszcze ryzyko jakieś tam... powiedzmy podjąć, nie? Ale tak to mi się nie opłaca, bo to jest, wiecie, to już lepiej, no 33, to jest szkoda roboty, nie? To lepiej, słuchajcie, właśnie to zrobić w szneli, a o, tutaj jeszcze 50, to jeszcze może być, nie? 57, no. Także wiecie, lepiej już w Jukenlandii tutaj niech oni działają, a tutaj nie mamy takiej presji, żeby w tym... W tej Jukenlandii były pola. Ale ładnie teraz to wygląda. Zobaczcie, zaczęły kwitnąć.
zaczęły kwitnąć te jabłonki i faktycznie tutaj widać jakby, zobaczcie taką rzecz. To były prawdopodobnie, znaczy tutaj pierwsze jabłonki, które tutaj budowaliśmy, znaczy budowaliśmy, sadziliśmy, chodzi o tutaj o te. I widzicie, widać, że te drzewa już urosły, minęło tam 2-3 lata, ładnie urosły i dają oczywiście więcej tych jabłek. Tutaj były no, jako najnowsze domy i widać, że one są dopiero posadzone, nie? Chociaż nie wiem, czemu nie można tutaj zwiększyć poziomu parceli, tego nie do końca rozumiem. Coś ten targ tutaj się nie chce robić, ale dobra, to tam nie będziemy sobie, słuchajcie, tym głowy zawracali. O, tutaj nam się chyba domy wybudowały, więc właśnie, trzeba też, tu będą wszędzie, po to są duże, słuchajcie, działki, żeby były jabłonki. Ja już to mniej więcej akurat, słuchajcie, ogarnąłem i wygląda to w praktyce tak, że jeśli chcecie owce lub kury do jajek, no to może być mała działka, a jeśli chcecie warzywa bądź właśnie te... Kurde, tu mi zwierzęcia jakiegoś brakuje. Tutaj trzeba coś szybko rozwinąć. Jeżeli chcecie właśnie te jabłonki, no to musi być niestety duża działka. Jak ja tu z polami bym chciał iść, bo jeszcze jest to... Ale zboże generalnie wszędzie można, no to można trochę te domy jeszcze tam przesunąć. Aczkolwiek tu... Tutaj bym musiał pilnie zrąbać to... Bo szkoda mi tego lasu, powiem wam szczerze. Znaczy w sensie szkoda, żeby on się marnował. Tutaj już coś sieją, widzę. Szkoda mi by było na tym pole wybudować, więc wolałbym... Fajnie wygląda, tak ta droga się schodzi w jedną. No zobaczymy jeszcze, jak to zaplanujemy. Tu bym chciał wyrąbać drewno, więc tu ewidentnie obóz... Ale jest obóz drwali, kurde. Widzicie, to nie jest takie proste. Jak oni nie mają jednak zwierzęcia, to idzie strasznie długo, nie? Szkoda, tylko no nie stać nas. Nam tu brakuje tego kościoła, ale w sumie wybudować go możemy byle gdzie. Tak zasadniczo to myślę, że przy tej grani, no bo tu mi się podoba ta górka, nie? Czekajcie. Jakoś tutaj ten kościół postawić. Kto powiedział, że zawsze musi być tak samo? Tu może na górce? No tu domy chciałem dalej puścić. Tak ten kościół minie na rękę, bo to z niego żadnego pożytku nie ma, wiecie o co chodzi, nie? Oni tylko chcą, a to nie daje żadnych tutaj nam rzeczy, tylko tyle, że musi on być, żeby można było... A ciekawe, czy to się stanie, czy ci ludzie stąd będą chodzili do kościoła tutaj, jak go tu wybudujemy. Czekajcie, tu jest Jukenlandia, albo z drugiej strony jestem ciekaw, czy jakbym tu na Jukenlandii wybudował... Ale czekajcie, jesteśmy na Sznela. Czy to się da teraz tak zrobić? Teraz zrobimy eksperyment, widzowie. Czy da się tak zrobić, że Sznela, patrzcie, da, a nie, bo już jesteśmy w Jukenlandii, tu jesteśmy w Sznelii. Żeby kościół ze Sznelii wybudować w Jukenlandii. Tylko ja nie wiem, w jaki sposób to ma pójść. Ja bym go wolał, za mało zasobów. Czemu za mało zasobów? Czego mi brakuje? Kamienia mi brakuje, tak? Ojojojojoj. To czekajcie, to tym my musimy sobie, moi drodzy, zatem... Wiecie co? No. Zamiast węgla drzewnego kamień przywieźć. Wyślij mięso. No nie mamy tutaj czego wysyłać. No możemy wysłać mięso, możemy wysłać jagody. A chleba, zobaczcie, mamy dużo, dlatego że chleb przywozimy z Jukenlandii. No. Także spoko. Wszystko jest, jak widzicie, super. Ale mamy zapasy, także, no nie wiem, tak się zastanawiam, czy tam nie odpalić też tej chaty drwala. Trochę opału byśmy mieli na zapas, a też by wyrąbali drewno, czy kłody znowu. Już nie jestem niezdecydowany trochę, wiem. No to są, jak widzicie, zawsze jakieś ciężkie rozkminy. Tutaj będzie trzeba do chaty zbieraczy kogoś przydzielić, bo już jagody odrosły. To nie jest, moi drodzy, takie proste. To jest bardzo dużo zależności. Oczywiście podoba mi się to. Ja cały czas, słuchajcie, mówiłem, że mega mi się podoba w Manor Lords to, że no, jest dużo zależności, że jest to gra, która naprawdę wymaga myślenia i czasem jeden drobny błąd może dość, że tak powiem, drogo nas kosztować. Ale wiecie co, tu żebym te pole może, żeby już tak to jakoś... Gdzie ja wlazłem? Nie tutaj. Żeby to pole już, słuchajcie, jakoś dało radę, to może zróbmy żyto, słuchajcie, i sobie tak fajnie to jakoś...
Wiecie co? Może tak jakoś uda nam się fajnie to ogarnąć. No tutaj droga na pewno by musiała iść. Nie wiem jeszcze gdzie i po co, ale zobaczcie. To by nam dało może takie coś. Kurde, takie pole to będzie chyba za duże. To. No jeden, jeden. No można by... Kurde. Czekajcie. O, jeden. I co? I tu takie pizderytko małe? Tak nie chyba o to mi chodziło, wiecie. 0,4 morgi. Nie, to... Wiecie co? Nie o to mi chodziło, moi drodzy. Czekajcie. Musimy to inaczej ogarnąć. Bo chciałem to jakoś tutaj, wiecie co, żeby nie było... Może zróbmy inaczej. Spróbujmy to zrobić tak. O, patrzmy. Mamy jedną morgę. I wtedy... To już będzie kosmos jakiś chyba. To nie wypali tak. 1,4. A tak? 1,1. No to będzie dziwny kształt tego pola. Co to za pole będzie, widzowie? To tak trochę wstyd takie pole robić. No jest 0,9, ale to tak... Ten kawałek tak ni w dupę, ni w oko. Stąd z kolei, gdyby zrobić ewentualnie tak. 1,7, ja pierdzielę. 1,5, no niewiele to zmienia. Chciałem jakoś tak to... Chociaż tak wiecie, tak? Chociaż plus minus jakoś to ukształtować. No niby jest jedna morga, a zobaczmy. Dobra, no na pewno lepiej to wygląda w ten sposób niż było. Tutaj mamy len, to tutaj miało być sobie żyto, nie? Chociaż lnu też nie jest, słuchajcie, tak źle. A nie, bo my nie możemy żyta, kurde. No ale len 41%, tu jest 48%, to co dobudowałem, nie ma tragedii, a tu może być jęczmień. Słuchajcie, to nie ma tragedii, jak jest, nie wiem, moim zdaniem... Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co sądzicie, ale moim zdaniem, słuchajcie, jeśli jest no powyżej 40%, to jest całkiem spoko, nie? No, tak jakoś tam to, no, dalej chaty trzeba budować. My tu nie mamy wyjścia, bo tu muszą się ludzie wprowadzać. Także wiecie co, ten len to tam sobie gdzieś ogarniemy, bo tutaj jest jeszcze miejsce na len. Ja bym chciał, żeby tu dużo pól było i żeby właśnie było w ten sposób, że są domy, gospodarstwo, pola, wiecie, cały czas tak. No kurczę, tu musimy jeszcze chaty wybudować. To nie mamy wyjścia i słuchajcie, obok tego gospodarstwa, według mnie pomysł całkiem dobry. Zobaczcie, moi drodzy. Tu tak naprawdę też się nie stanie jedną, nic się nie stanie jedną chatę dobudować. Chyba to będzie jedna. A nie, dwie, zobaczcie jak ładnie. Dwie. I tu wtedy do obozu drwali gdzieś tak sobie zbudujmy. O, zobaczcie jak ładnie. Tu się jakieś kury da. Będą kury. Taki mam zamysł, żeby gospodarstwo mieszać z domami, nie? Żeby to, wiecie, jak, dawało jak największe możliwości, jeśli chodzi o różne opcje. No dobrze, i zobaczmy, czy my mamy w końcu ten kamień. Ile my tego kamienia mamy? Gdzie to było? Tutaj kamień 10, czyli kościół możemy wybudować. Gdzie ten kościół im wybudować, cholera? No, może to iść tak z ukosa. Tu mogą iść też domy. To nie wiem, kościół gdzieś tu. Zrób tam z tym kościołem, tam się będziemy o kościół jakiś szczypać. Chcą to chcą, no. Tu im wybudujemy, niech się tam cieszą. Będziemy się kościołem przejmować. Tu niech se stoi, o. A za nim będą pola. Proszę bardzo, bo jeżeli to ma sprawić, że będą wyższego... Tylko wiecie, ten kościół i tak się zawsze buduje w inną stronę niż powinien, nie? Ale to taki drobny szczegół. I myślę, że żeby sobie granicę, bo teraz jak widzicie, tej granicy za bardzo nie widać. Trzeba się mocno przyjrzeć, nie? Dopiero jak dalej zrobimy. To ja myślę, że drogę sobie wybuduję tak wzdłuż granicy i ta droga będzie dla nas takim, nie wiem właściwie czym, ale po prostu takim, taką granicą między, wiecie, między tutaj naszymi... wioskami. Sznela, domy wybudowane. Dobrze, mamy 6 nadwyżkę.
No i fajnie, fajnie. Niech się rodziny wprowadzają, bo musimy drugi poziom jak najszybciej tych domów zrobić, żeby tu czerpać podatki. Szkoda moim zdaniem, że... Bo wiecie, bo skoro ja jestem niejako właścicielem obu, to szkoda, że na przykład z Jukenlandii nie mogę pieniędzy wykorzystywać tutaj. No bo wiecie, no jakbym, że przesyłać sobie też pieniądze między regionami, bo ja bym z miłą chęcią, jeśli Jukenlandia zarabia, wiecie, dofinansowywał po prostu ten region, nie? Oczywiście możemy zrobić sprzedaż i stację karawan jako tam wymianę. Tu nie wiem, czy tego też troszeczkę jako wąsk... Tak troszkę, bo i tak ten kościół tam ma być. I tu się też zastanowię, czy dalej tych domów nie dać. Bo zboże, słuchajcie, żyto w sensie, to my możemy mieć wszędzie. Więc jakby tutaj był najważniejszy ten len. Chyba trzeci raz to dzisiaj, słuchajcie, patrzę. Bo jakby pamiętajcie o tym, że jak ja sobie tak zobaczę kilka razy, to już potem jestem pewien, co jest pięć. No i zobaczmy. Tutaj ten len, to akurat tak za kościołem ten len się może zacząć. I tu może być. Tylko wiadomo, że oni muszą wyrąbać drewno, nie? I tu za kościołem ten len może być. Czyli faktycznie, słuchajcie, ja bym zrobił takie machnią. Może tak się uda. Ja bym zrobił takie machnią, bo pytanie, na ile się uda... Jeszcze zobaczmy raz. Na ile się uda wyjść? Ale nie, tu nawet nie ma potrzeby wychodzić, bo widzę, że i tak nam to nic nie da. Ale chciałbym sobie, słuchajcie, tą drogą tak jakby naznaczyć granicę, wiecie, po prostu granicę, nie? O, i tutaj wtedy ta droga ewentualnie też może być podpięta tu. Nie ma problemu, przy czym no akurat ten obóz drwali, mam dziwne wrażenie, że to no nie działa, nie działa. Ja wiem, że to są jakieś głupie moje testy, słuchajcie, no ale kto nie testuje, ten nie wie, nie? Cały czas próbuję się dowiedzieć, czy to się tak da, żeby z tej sznali oni wyrąbywali to drewno, ale się niestety chyba, moi drodzy, nie da. Dobra, tu jakaś rodzina się chyba wprowadziła. Także dzisiaj budujemy kościół w sznali, żeby jak najszybciej tutaj, słuchajcie, był wyższy poziom. Wiadomo, że do gospodarstwa byśmy musieli zwierzę przyłączyć, natomiast mamy tutaj chyba tylko jedno zwierzę. Nie, no niby trzy zwierzęcia mamy. Wiedź? A nie, bo jest jeden muł. Dobra, dwa woły. Wiecie co, ale nie wiem, czy jeden wół nie był czasem, musimy to zobaczyć, w obozie drwali, nie wiem, czy nie był. Nie, nie był. To wiecie co? Aha, tylko to musimy... Ten ciężki pług musimy to odblokować. Ale wiecie co? Chyba możemy. Dobra. No. To będzie dobry pomysł, słuchajcie. To będzie bardzo dobry pomysł, bo faktycznie będzie szybciej. O, tu już coś rośnie, moi drodzy. Częściej muszę chyba właśnie tak się bawić kamerą właśnie z takich perspektyw. Już rośnie jęczmień. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Budowa ukończona. To niech oni tylko mi teraz szybko ten kościół śmieszny budują. Bo coś za wolno budują. Aha, i teraz tak. Skoro tam zbudowałem tą drogę, to poniekąd ta droga nie jest nam do niczego potrzebna. Ale... No właśnie, tak teraz nie wiem, czy trochę nie spierdzieliłem, bo to tak się krzywo zrobiło. Ale wiecie co? Dobra, tam. Tutaj jest gospodarstwo, bo to trochę spierdzieliłem, powiem wam szczerze. Ale dobra, wiecie co, trudno. To zróbmy to tak. Coś tam się pobuduje, później się najwyżej przebuduje, zobaczymy. To już zobaczymy, to niech to faktycznie idzie tu. No i wtedy tak myślę sobie, że tu jakąś tam taką dziwną ścieżynkę można dać. O. Coś tam niech mają na skróty jakąś. Bardzo chcą. Tak samo można im tutaj... stąd też można im dać. I tu się może jakiś targ koło tego kościoła wybuduje. O, może tak. Dobrze. Chyba jest dobrze. Coś tam kombinujemy, słuchajcie. Kombinujemy. Cały czas kombinujemy. O, tutaj też jakaś droga wystaje. No tak wystaje. To już tam też damy. I tu będzie targ. Spoko. Średniowiecze. No wiem, że bardziej ten kościół mógłbym na górce, ale szkoda mi miejsca na pole. Kościół nie jest, słuchajcie, moi drodzy, tutaj tak ważny. On ma stać byle gdzie, byle był.
a nie jest tak ważny jak pole, które da nam jedzenie. Także on tylko jest tutaj dla picu, dla ściemy, po to, żeby, wiecie, tutaj można podnieść, ale to też nie tak łatwo, bo jeszcze opał na targu i ubrania na targu. Wydaje mi się, że opał bardzo prosto zdobędziemy, jeśli do składu kogoś się tutaj dołączy, czy do spichlerza, znaczy do spichlerza to akurat mamy, więc raczej do składu kogoś by trzeba dać, bo my przywozimy wszystko, natomiast co do ubrań, kurczę, co do ubrań to też byśmy musieli, ale wiecie co, dobra, my kamienia nie potrzebujemy, kurczę, jakieś ubrania, to wiecie co, wejdźmy tu do Jukenlandi, zobaczmy, co my tu wysyłamy, bo wysyłaliśmy, pamiętam, że chleb, otrzymaj mięso, no dobrze, a tutaj można za jagody zrobić, no buty to są jakby nie patrzeć ubrania. Ale wiecie co, czy są jakieś... No płaszczy nie mamy za dużo. To można tylko buty, ale w zamian za jagody. Bo jeszcze oczywiście pola nie są czynne. W zamian za jagody. Zobaczymy. O, ładnie nam te... Zobaczcie, jak ładnie te... Urosły, nie? Jabłonki. Także tu dalej będziemy też pewnie chatę budowali. Widzę, że już ładnie wyrąbują. Ale nie wiem, czy chciałbym takie wielkie. Powiem wam, że raczej bym to teraz tutaj bym działki dał tak na pół. Zresztą zastanowimy się, bo tutaj już w Jukenlandii też super ludzi już nie potrzebujemy, więc na upartego. Chciałbym oczywiście, słuchajcie, tylko brakuje mi cały czas... O, my tu w Jukenlandii desek nie mamy, widzowie, ale siara, słuchajcie. Ale jazda, my tu desek nie mamy. Bo nam zużyli wszystkie deski, bo chciałem tutaj, wiecie, się wziąć za szmery bajery, a jak tam z gliną, ktoś tam wydobywa. A, to niech, jak na razie ludzi nie potrzebujemy do niczego. Niech tą glinę... O, wszędzie mamy, zobaczcie, bo często mówiliście, że jest problem z pracownikami. Jak sami widzicie, ja nie mam żadnego problemu z pracownikami, tak? Jakoś to intuicyjnie robię i wychodzi mi to szybko, że zobaczcie, że wszędzie jest gites. Tutaj jest żyto, rośnie sobie żyto, a jak widzicie, chodzą też owce, czyli owce mogą się paść tam, gdzie coś jest. No na razie jeszcze w Jukenlandii, słuchajcie, zostawiłem te pola, one będą zburzone i tu będą domy, na których pewnie kury damy dalej. Zresztą, słuchajcie, jeśli chodzi o kury, to też nie jestem przekonany, bo jaj mamy chyba najwięcej ze wszystkiego. Znaczy, sorry, jabłek już jest więcej. Warzyw też, jak widzicie, nie mamy mało, więc tak naprawdę to już tam. A właśnie, bo mamy lato. Jedną rodzinę zostawimy bez przydziału, a ci niech sobie zbierają, a zobaczmy, jak to w sznelli naszej. No, o, tu już ładnie rąbią, czyli za tym kościołem mogą dalej iść domy, tak przy granicy, tak jak planowałem. Ciekawe, czy to się da jakoś tak tutaj te domy dobudować. Czyli ta chata, wiecie co, nie będzie nam potrzebna. Wybudowali kościół. Pięknie wybudowali. Rewelacja. Czy tu mamy deski? Mamy jakieś tam deski. I co, da radę? Jeszcze nie da rady, bo jeszcze nie ma opału i nie ma ubrań. I dostępu do wody nie ma. Aha, zapomniałem o studni. Dobra. Widzowie, wtopa. Mała wtopa. Tutaj nie wiem, dlaczego nie ma tych z wody. O, widzicie, tu można studnię postawić. Nie ma tych źródeł wody, nie? Tylko taki pic na wodę, fotomontaż jest w tym momencie. To ten obóz drwali, powiem wam szczerze. Trzeba by przenieść. Może tu. To wtedy chata drwala rozbierzmy już, trudno się mówi. Tylko będą mi pewnie długo przenosili ten obóz drwali. Ale to nic. I zobaczymy, co z tymi spichlerzami. Ja bym tu w ogóle to inaczej ogarnął. Te spichlerze, to wszystko bym tutaj bardziej wepchnął. A tu jeszcze parę domów by można dać. Tak mi się wydaje. I wtedy moglibyśmy może to trochę... trochę wtedy przesunąć. Tylko szkoda mi jest tych składów, tych spichlerzy, bo widzicie, to jest dużo ludzi. A, to może tu w składzie musimy kogoś dać. Widzicie? Od razu się stragany zrobiły. Czyli będą ubrania zaraz. Będzie, że stragan, dokończono budowanie straganu. O, sznela z opałem i zaraz będzie pewnie też z ubraniami. Nie tu chciałem kliknąć, tylko jest tu całkiem pusto. No ci coś tam robią, coś tam sieją. No niech sieją. Nie będziemy tu na razie się polem
przejmowali, tylko do szneli też musi dużo ludzi nam się wprowadzić. Czyli tu jest ta pierwsza część do przeróbki, nie? Że te domy, owszem, można pociągnąć do granicy, a tu zrobimy takie, może przy tym kościele, właśnie takie centrum, gdzie to trochę też przesuniemy tą drogę i zobaczymy. Tylko tam z drugiej strony pola już nie będą potrzebne, więc teraz tak, obóz drwali wszystkich trzech. Ja bym najchętniej tu im przydzielił zwierzę. I tak mamy jedno na... Wydaje mi się, słuchajcie, że i tak mamy jedno zwierzę naprzód. Tak mi się wydaje. Bardziej tutaj przesuńmy, żeby oni tam nie rąbali za blisko tych jagód. Ale nie, jagody są daleko, okej. Jagody są daleko, więc to w sumie bez znaczenia. Powiem wam szczerze, jak będą rąbali, mogą iść w tę stronę też. Bo tu chcemy poladać. Taka dziwna taktyka. No, także ja to sobie troszkę, słuchajcie, przesunę tą drogę faktycznie. I te jakieś tam rzeczy tutaj przy granicy zbudujemy dosłownie tutaj. Bo tu skoro pól nie ma, tu jest akurat końcówka tej granicy, to myślę, że fajnie będzie dać te wszystkie rzeczy typu spichlerze i tak dalej. Tam, a tam jeszcze parę domów. Kościół nawet źle nie wygląda na tej górce. Co? Będziemy im tam na górę gdzieś za wysoko dawali. To bez przesady. Dobra. Czy coś tu można zmienić, moi drodzy? No jeszcze ubrań im brakuje. Kurczę, chyba buty to nie są ubrania jednak dla nich. No widzicie? Jest jakaś rodzina, coś tam. Sznela, sznela. Nie ma ubrań na targu? Serio? Stragan z opałem. Ubrania 0%. Może skórę im damy? Może skóra będzie jako ubrania, słuchajcie, traktowana. Z drugiej strony mają dużo tych butów. To wiecie co? To zamiast... Bo skóra jest traktowana prawdopodobnie jako... A czy my mamy tu w ogóle trochę tej skóry, czy nie mamy? Bo to nie jest tak, że ja sobie wyślę. Wełny mało, skóra... No mało tej skóry mamy, widzowie, mało. Przędzy mamy więcej, ale ta przędza nam nic nie da. No dobra, mogę im trochę skóry wysłać. Generalnie, no bo co ja tu więcej mogę? Chyba, że spróbujemy, słuchajcie, jakieś ubrania, tylko my tu ubrań w ogóle nie wiem czemu nie mamy. Płaszczy trochę mamy, piwo nam się tu kończy, o kurde widzowie. Czekajcie, tu trzeba o Jukenlandię zadbać, bo zaraz będzie siara. Zaraz będzie niezadowolenie, widzicie, ja się na szneli skupiłem. Słuchajcie. Sprawa wygląda następująco. Mamy faktory, handel. Dachówki wywozimy, pięknie, zarabiamy, ok. I teraz tak, bo ja tu nie zaglądałem dawno. Lnu nie mamy tu za dużo, znaczy mamy jęczmień. Mamy jęczmień, to czemu nie ma piwa? Tym bardziej, że jest przywóz. Możemy sobie uruchomić jeszcze na chwilę przywóz. Albo nie, bo tam w sumie... Dobra, już poczekamy. To słuchajcie, to co tu się stanęło takiego? Tu jest jęczmień tej faktorii i jakimś dziwnym trafem ten jęczmień się nie dostał do słodowni. No ale my tu przecież mamy słodownię. No dobra, to może jedną rodzinę więcej trzeba dać. Jak widzicie, wszędzie mamy wszystko na full. Wszędzie, moi drodzy, wszędzie jest na full. Dobra. Także tu trzeba ogarniać. Obóz drwali. Zobaczmy, czy oni w ogóle już te deski jakoś ogarnęli. Dobra, tu niech rąbią na razie. Ogarnęli te deski? Ogarnęli, mamy 49 desek. Pięknie. Dobra. Jak tam wygląda z tymi? Rąbią. Znaczy rąbią. Nie rąbią, bo kopią bardziej tą rudę żelaza. Jak zwał, tak zwał. Dobrze, czyli tutaj możemy się skupić trochę na tej szneli. Ale jak widzicie, te pola dzisiaj i tak nie zrobimy ich tyle, ile byśmy sobie życzyli, bo to wszystko... Na tym pierwszym etapie jest dosyć takie czasochłonne, nie? Tu jeszcze zdecydowanie parę domów chcę wybudować. I teraz muszę się zastanowić, moi drodzy, bo generalnie powiem wam tak. Tutaj pola dawać nie będziemy, więc jakby tak się uprzeć, to powiem wam tak. Jakby się naprawdę mocno uprzeć. Aha. Zapomniałem, że się cała droga zburzyła. Na szczęście zburzenie drogi nie burzy nam straganów i tak dalej. Wiecie co, ja bym może tego aż tak nie skręcał. Tam sobie może trochę skręcać, a tu może sobie iść prosto. O! Coś może w ten deseń. Zobaczymy.
to tu parę domów bym wybudował. Co to jest za droga? Do Jagód. No to nie, no to moi drodzy, no to przecież droga do Jagód to... No to nie wiem, może sobie iść stąd tak na przykład. Jeszcze zobaczymy, jak ją damy. Ta zbieraczy. Dobrze. To tutaj zwierząt nie przepędzimy. To ja myślę, że tutaj jeszcze w dzisiejszym odcinku coś niecoś zadziałamy. Ja bym najchętniej, powiem wam szczerze, od razu pierdyknął dużo tych parcel. Jak... O, da się. Mamy zasoby. Aktywnie trochę, ale... Tylko teraz pytanie, czy my nie chcemy... Na tych przybudówkach... Dobra, tam. Na tych przybudówkach, jak widzicie, jakoś specjalnie mi nie zależy, nie? Tutaj ewentualnie Cury się da, żeby mieli co jeść, no ale na razie i tak nie będziemy przebudowywali, bo nie ma kasy. Tutaj głównie ma być rolnictwo, także oni po prostu mają mieszkać i w gospodarstwach pracować. Dobrze, no to co? Pytanie, czy można coś ulepszyć? Ubrania na targu jeszcze nam brakują. Kurde! No smuteczek. Smuteczek z tymi ubraniami, bo tutaj... Czekajcie, musimy zobaczyć, bo ten mój plan się trochę sypie, by można powiedzieć. Tak sobie to jakoś obmyśliłem. Tutaj tych też się nie da ulepszyć, ale no dobra. Tak sobie to jakoś, słuchajcie, obmyśliłem i źle wymyśliłem coś. Co my tu mamy? Warsztat krawiecki. Płótno i barwniki. No to zobaczmy. Barwniki jako tako są, nie ma płótna. Nie ma płótna. Płótno jest z lnu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jest... ojej, gdzie my to mamy? Czekajcie. Tutaj w ogóle... Po co tyle ludzi w tym piwie tu? W tej karczmie. Czekajcie, czekajcie, bo ja się teraz, słuchajcie, zamotałem, bo tak pobudowałem, że już, wiecie co, zaczynam się już motać, nie? Gdzie co jest? Słuchajcie, płótno. Mamy gdzieś tu budowałem duży spichlerz, duży skład. O, to też widzę, że już jest prawie na full. No i tutaj, czy tu jest jakieś płótno? No jest skóra, są barwniki, płótna nie widzę. Albo jestem ślepy, ale raczej go tu nie ma. Faktoria, dobrze. Słodownia jest tu. Nie wiem, czemu oni mi nie z jęczmienia nie robią piwa, bo piwa mamy bardzo mało, a właściwie to już go chyba nie mamy wcale. No, czyli widzicie, widzowie, niby to wszystko takie proste, a jak widać, ja tu też troszkę jakieś błędy widocznie popełniam, nie? Skoro na przykład mi się piwo kończy, które no w sumie teoretycznie nie powinno. I teraz zgubiłem się. O, chyba o tym mówiłem. Warsztat tkacki. Płótno. Bo z tego, co pamiętam, warsztat tkacki, przędzę z wełny, a płótno z lnu. No zgadza się, ale len przecież... posiadamy i mamy ten len. Zresztą nawet nie wiem, czy gdzieś tutaj ten len nie rósł. Tylko gdzie my mamy ten len? To jest teraz dobre pytanie. Gdzie nam się ukrył len? Za dużo chyba mamy, słuchajcie, powiem wam. A tutaj jeszcze jest chata leśnika, ale dobra, już nie sadzą tych drzew. No dobrze, garbarnia robi skóry. Okej. Okay. Tutaj jest spichlerz. Ja, słuchajcie, co jest najgorsze, nigdzie nie widzę lnu. Albo jestem ślepy, ale no, no nie widzę lnu. Więc tutaj jest jakaś taka, nie wiem, zawieszka z kwestią tego lnu. To znaczy się domyślać mogę, moi drodzy. A niech sobie robią. Mogę się tylko domyślać, że tutaj coś nie trybi. Że tak jakby oni stąd, bo tutaj jest ta faktoria. I zobaczcie, mamy dużo jęczmienia, mamy tutaj len. Nawet jestem gotów, słuchajcie, ten len... jeszcze zrobić przywóz, zanim będą jakieś konkretne zbiory. Możemy kupić, stać nas na to. I problem jest, że tutaj jest ten len i oni z tej faktorii nie dostarczają tego dalej. No ale czy to tak jest daleko? No nie wiem, no mogę, słuchajcie, spróbować jeszcze tu im jakoś połączyć, natomiast tutaj będzie moja posiadłość przy granicy budowana. Więc to mnie troszkę martwi, że nie dostarczają z tej faktorii lnu. To co, jeszcze jedną faktorię budować? W sumie nie byłoby to takie głupie, nie? Tak teoretycznie, gdzie jest ten szlak handlowy? Tutaj jest. To się da w ogóle jakoś, słuchajcie, tak swoją drogą teraz patrzę. A nie, no to oni idą tędy, tu. Tu jest droga, no i tu idą do szlaku handlowego. Punkt handlowy. No ciekawe. Ciekawe, tak mnie troszkę zacząłem się zastanawiać, nie?
O co tu kamon? No dobra, no bo wełny mamy dużo. Nie wiem, czy w tym młynie aż tylu ich tu potrzeba, bo zasadniczo... Ziarna i tak jest dużo, ale mąki mamy, słuchajcie, taki zapas. Tu bardziej jest problem, myślę, że z tym lnem. To wiecie co? Ja jeszcze bym zrobił jedną rzecz. Przyszło mi do głowy... Wiecie, co zrobimy? Warsztat tkacki numer 3. Skoro to tak nie do końca trybi, spróbujmy, nie wiem, obok tej słodowni budować warsztat tkacki. Nam to coś da? Bo słuchajcie, tutaj jest ta słodownia i też zobaczcie, że jest pusto. Tak blisko mają, a jednak daleko, nie? Tutaj w ogóle jakaś droga jest niedokończona. Może to jest, słuchajcie, jakiś problem. Może zaczynam naprawdę, wiecie, się doszukiwać teraz wszystkiego. Nie wiem, może im tu trzeba jakoś tą drogę, wiecie... O. Z ukosa dać. Jakby, wiecie, no to jest oczywiście taki żarcik teraz, no bo to wiadomo, że jest to nie... No, bez sensu to wszystko, ale... Nie wiem. Dajmy parę dróg więcej. Cokolwiek to, nie wiem, miałoby na celu. Ale może to jest powód. W każdym razie warsztat tkacki myślę, że tu nie zaszkodzi. Bo póki co no, nam w sznele, to chodzi tylko i wyłącznie tutaj o naszą sznele. No tutaj bardzo bym chciał te domy już zacząć, słuchajcie, ulepszać, żeby... No, żeby można było, wiadomo, czerpać te podatki, ale myślę, że zrobimy to jednak już w następnym odcinku. Dzisiejszym raczej z tym już nie zdążymy. Tu widzę, coś też poburzyłem. W sumie tutaj domy też bym mógł. A w ogóle oni wybudowali te domy tutaj, czy nie wybudowali? Bo tutaj ludzie są potrzebni, wiecie, żeby ogarniali te pola, nie? I możliwe, że tutaj tak jest granica, więc możliwe, że z tymi polami tu pójdziemy po prostu dalej. Tu będzie już... zboże, znaczy żyto, tak? Więc wtedy tutaj gdzieś następne gospodarstwo by się pyknęło. W sumie z drugiej strony, po co ja to pole tak tu zrobiłem, jak tu mogłyby domy dalej iść? A to pole z żytem, no mogłoby być takie jedno dłuższe, ten, dobra, wiecie co? Jest posiane coś? Nic nie jest posiane. Rozbierz. To tu puścimy po prostu pole, a tu pójdą sobie dalej domy. O. No. Parcela ukończona. No dobrze, niech mi się ktoś wprowadzi i możemy odcinek dzisiaj zakończyć. Będzie, myślę, że spoko. Jak widzicie, tu tylko jedna rodzina to ogarnia. Tu już coś nam urosło i to jest jęczmień. O, widzicie, czy nie musimy już jęczmienia kupować w Jukenlandii. I spoczko, jak tam z tym rąbaniem? O, wycinka idzie pełną parą, moi drodzy. Czyli tu domy będzie można budować i niedługo pole również. Widzicie, jak tylko daliśmy, słuchajcie... Jak tylko daliśmy zwierzynę tutaj do pracy, no i tutaj będzie to na drugą stronę przerąbane, także tu domy pójdą wzdłuż granicy, no bo docelowo oczywiście tą granicę też tam wykupimy. No pięknie, no kasa leci w Jukenlandii, tutaj niekoniecznie. Ten kościół mi się tu nie podoba, tylko mi przeszkadza tak naprawdę. Ale no dobra, no musi być to musi. No mus to mus, dobra. Tutaj ja nie wiem, czy ja to w końcu ogarnąłem. Krzywo jest, tak mi się to wszystko tu nie podoba. Tutaj będzie trzeba jakieś fajniejsze połączenie zrobić. Jedna droga pójdzie wtedy tam, a druga może tam. Jeszcze zobaczymy, jak to ogarniemy. Tylko, no właśnie, jak to ogarniemy. Tutaj najwyżej jeszcze parę domów w tę stronę damy. Tu dwa wybudowali, tylko żeby, kurczę, dało się... No może już też drogę damy. Żeby dało się jakieś domy ulepszyć, bo jakby drewno na to mamy. Tutaj jedzenie na targu, ubrania na targu, widzicie, są wymagania niespełnione, nie? Tak naprawdę tutaj nam głównie tych ubrań brakuje. No można by, przypuszczam, że na pewno skuteczne by było, jakbyśmy... wiecie co, ale możemy tak wybudować zasadniczo dla picu. Garbarnie, niech oni od razu skóry robią. Bo wiecie, skoro oni tutaj dosyć dobrze polują tym mięsem, to niech robią tu skóry i będą ubrania na targu. I proste. I nie musimy się, wiecie, na Jukenlandię tam jakby za bardzo rozglądać, nie? Jedną rodzinę się da, będą ubrania na targu, się parcele tutaj powiększy. No, no i tutaj też parę domów przesuniemy tam do tego młyna. Z młyna nie będziemy raczej tutaj korzystali. Zresztą zobaczymy, no nigdy nie mów nigdy. Ja
wiecie, że wiele rzeczy robię na spontanie. Natomiast ta część tutaj, ta, że tak powiem, wjazdowa do Schnelli od strony Jukenlandii, no to, to kompletnie, moi drodzy, słuchajcie, to nie wygląda. Strasznie tutaj mi to wyszło. Ten cały kościół, no dobra, no ale nie narzekajmy. Nie narzekajmy. Będzie to będzie. Coś tam się z tym zrobi, nie wiem. To można tutaj też jakoś połączyć. Będziemy, słuchajcie, przerabiali te drogi. Jeszcze na drogi przyjdzie czas, nie? Nie ma co się tam przejmować na razie. Ale trochę spieprzyłem. Znaczy, może to tak iść z ukosa i nie ma problemu. I domki by tutaj sobie były. Znaczy, w sumie nawet nie głupi pomysł, skoro tutaj i tak nie damy pól. Może damy jedno pole ze zbożem? No tak średnio bym powiedział, ale mogłoby jedno być. Wiecie co, zobaczymy to w następnym odcinku, moi drodzy, już. Także, drogi widzu, dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Bardzo mi miło, że jesteś. Będę wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo dzięki tobie mogę się rozwijać. Także będę bardzo wdzięczny. No i właśnie tutaj brakuje nam... A, tutaj jest nawet napisane płótno, skóra i przędza. Widzicie, nie kliknąłem, mogłem kliknąć. Ale jestem debil. Czyli ta skóra, ta garbarnia jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Czyli skóra jest traktowana jako ubrania. Czyli tutaj te buty to niekoniecznie. Widzicie, kombinowałem, że ubrania, a tu... dobra, buty mogą im tam dostarczać, się nic nie stanie. Chleb w zamian za mięso. I tutaj, nie wiem, buty w zamian za jagody, no bo butów mamy dużo. Zobaczymy. Dobra, to tyle. No to widzicie, no to czyli dobra decyzja była z tą garbarnią jednak. Jednak to była dobra decyzja. Mogłem przeczytać i by był problem z głowy. Dobra, moi drodzy, no to trzymajcie się do następnego odcinka, w którym myślę, że już na dobre zajmiemy się tymi polami w Schnelli. No i pewnie znowu nas ktoś zaatakuje, no bo to ten czas niestety tak upływa. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!